Dlaczego mamy smokingi na hawajskiej imprezie? Bo wiceburmistrz nam nie powiedział, że to hawajska impreza. I wyróżniamy się w smokingach na hawajskiej imprezie. Wiemy! Będzie trudniej wtopić się w tło i znaleźć Roba Mossa. Tak. Włożyliśmy te smokingi, żeby wtopić się w tło. Wiemy. I wiemy! Aloha! Jak co jest? To? Ja znajdę Roba Mossa. Aloha! No, do widzenia tym razem. Okej, co mamy robić? Czekaj, mam pomysł. Okej, co my mamy robić? Być czujni. Znaleźć Roba Mossa. Dobra. Zaraz wyciągnę okulary. Bingo! Za... To jest Rob Moss. To... Nie jest Rob Moss, nazywa się Jeff Martin. Hmm? Nazywa się Jeff Martin. To pewnie jeden z sobowtórów. Wcale nie wygląda jak Rob Moss? Wiesz, jak to mówią. Nie wal przypadkowych ludzi? Nie. Tajemnice nudne są i dlatego w gębę go. Z tobą jest coś nie halo. Twoja twarz jest nie halo. Ty, o co ci chodzi? Właśnie. Hej! Bingo! A! Co jest, człowieku? Piper? Co ty tu robisz? Bawię się i jestem piękna. Pytam, dlaczego Joss Moss zaprosiła cię na szesnastkę? Jestem sławna w sieci. Wszędzie mnie zapraszają. A co wy tutaj robicie? W smokingach. Stojąc nad nieprzytomnym gościem. No więc my... Jesteśmy... Kelnerami. Co? Kelnerami. Tak. Pracujemy na imprezie. Skoro pracujesz na imprezie, to przynieś mi proszę puszkę ponczu, mango, żurawina. Wiesz co, w zasadzie to ja ci mógłbym ponczknąć. Podejdź, to ci zaserwuję. Nie, nie. Ja ci przyniosę poncz, mango, żurawina. I jak wygląda? Nie. Kto walnął kucharza celebrytę Jeffa Martina? No i jak? Wszystko jest lepsze od tego, jak wyglądałaś. Ej! Pytałaś mnie o zdanie. A? Usta mnie bolą. Mam obolałą, spuchniętą wargę. Czy wyglądam przystojnie ze spuchniętą wargą? O matko, Piper! Ten potwór ją pozwał! Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Muszę im powiedzieć. Sprzątam, sprzątam, każdy tutaj sprząta. Sprzątam, sprzątam, zamiatam. Słuchajcie, Ray chce, żeby... No co? Co jest? Czego ci trzeba? Co? Co jest? No. Ray każe nam iść do korporacji nauki zło i zabrać ich międzywymiarowy transportem. A jak mamy to zrobić? Tak, przecież zobaczą, że pracujemy dla kapitana. Nie, bo kapitan wynajął... Króliczki! Nie! To przebranie jest obciachowe. No co wy? Są urocze. A Henryk i Ray nie mogą? Muszą załatwić tego wściekłego rycerza, który rozwalił sklep. A ty wysłałeś do zamku burgera. Dobra. Dostanę nagrodę, jak zostanie królem. Dobra, chodź. Znowu się palę! Pan to robi, by zwrócić uwagę? To... Brenda, przybierz rękawiczki, które wynalazłem. Uszyte z cichej skóry. Słuchaj. Sama spróbuj. Mam uczulenie na skórę. No, to nie wiem, jak wypełnić tę niezręczną chwilę. O, całe szczęście. Ludzie przebrani za króliki, ale będzie fajnie. Dobry, jesteśmy... królikami. Chce pan pomocy? To skocznie pomożemy. No, kapitan wynajął nas, byśmy odebrali międzywymiarowy transporter. Tak, jest tutaj.
To są banany. Nie, nie, to międzywymiarowy transporter. Będzie mi go brakowało, dlatego jestem taki wzruszony. A tamto to co? To jest ściana, wykonana z materiału zwanego arkusz skały. Nie, obok ściany. Na maszynie napisane jest międzywymiarowy transporter. To jest... Brenda, pomóż. Oddaj im tę maszynę. Dobra, możecie zabrać międzywymiarowy transporter. Tylko otworzę jeszcze jedne drzwi. Nie! Dobra, okej, weźcie sobie. Ale zanim weźmiecie, proszę nie bierzcie. Dobra. A nie wolicie cichych rękawiczek? Albo może tej szafki? Nie jest cicha, ale pakowna. Ej! No proszę, świetna. Jest dobra. Myślałam, że to potrwa dłużej. Ja też. Ale wiecie, czasem pierwsza ręka pasuje. Pierwsza zawsze pasuje. Nie pasuje. No i kolejny raz ta sprawa jest z głowy. A kolejny raz ta sprawa nie jest z głowy. Ta bluza i sztuczna ręka podziałają z dzień, ale nie oszukają na długo. No spójrz na to. Wetknij ją do kieszeni. Albo wsadź sobie w szlufkę. Ja tak robię, kiedy chcę wyglądać luźno i twardo. O ta, spróbuj, Henryk. Tak to się robi. Zoba. Luźno. Ta, nie zrobię tego. Tracisz. Jak to wygląda, Henryk? Wygląda luzik. Jak to wygląda, Ray? Wygląda okej. Jak to wygląda, Charlotte? Sama nie wiem, co robię. Co? To po co bierzesz się za moją grzywkę, jak nie wiesz, co robisz? Mówiłeś, że wszystko jedno. Kiedy ci tak mówiłem? 10 minut temu, kiedy wysiadłam z windy, a wy skakaliście i krzyczeliście: łańcuch fryz, 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 łańcuch fryz. Hej, będziemy sobie ciachali włosy laserami! Wchodzisz? Nie umiem obcinać włosów laserem. To wszystko jedno! To spoko. Łańcuch fryz, łańcuch fryz, łańcuch fryz, łańcuch fryz, łańcuch fryz, łańcuch fryz. Nie było tak. Właśnie, że było. Komu wierzysz, Charlotte? Swojej dziurawej pamięci? Czy trzem gościom, którzy całą noc grali w gry jedząc lizaki? Ta, to nie był trudny wybór. Ta, dokładnie. Lizak menu! Może lepiej patrz, gdzie laserujesz. Ty lepiej patrz, gdzie laserujesz. Co tam jest? O, nic. Nie, pisnąłeś. Nie, nic tam nie ma. Nie? Ej, sios, takie pytanie. Masz coś może na porost włosów? Co? Spokojnie, mam tu coś. Krem na porost działa cuda. Od wielu lat stosuję go na bokach i z tyłu głowy. Jakaś instrukcja użycia? O, tak, jest masa instrukcji, ale nie mam na to czasu, bo spóźnię się na kolację z wielkostopem. Hej, stop. Co? Wielkostop? Ten z wielkimi stopami? Tak. Ten wielkostop? Ten wymyślony stwór, który mieszka w lesie? Jaki wymyślony? Chodził z moją siostrą. Co? Moja siostra chodziła z wielkostopem? Tak, ale nic z tego nie wyszło. On chciał mieć dzieci, ona nie. Ale zawsze lubiłem tego kolesia. Możemy iść z tobą? Tak, super, proszę, dobry pomysł. Nie lubię mieszać kumpli z pracy z kumplami z... O nie, proszę! No dobra, chodźmy na tę kolację z wielkostopem. Tak! Yeah! Ale nie przynieście mi wstydu, okej? Okay? Ja niczego nie obiecuję. Alarm się włączył. Idziemy na kolację z wielkostopem, z wielkostopem, z wielkostopem, z wielkostopem. Nie se kukurydzę! Co mi przepadło, gdy byłem w Iowa? Żyletka? O, mówisz o moich wąsach? I co, fajne? Są jeszcze gorsze niż portfel z łańcuchem. Ciuszcie na łańcuchu? Uwielbiam ją. Henryk, przemów przyjacielowi do rozumu. Jasper, nie lubię tych twoich wąsów. Dziękuję. Ja je kocham! Co? Mówisz, że je kocham. Gościu! Kiedy ci to wyrosło? Skoro musisz węszyć. Muszę. Zapuściłem na ślub kuzyna w Iowa. Stary, szanuję. Wkręcacie mnie teraz w coś? Nie wolno żartować z wąsów. Ej, popilnujecie klasowej papugi, a ja... Co ty masz na twarzy? No więc, skoro musisz węszyć, podobają ci się moje wąsy? Mogę być na maksa szczera? Dziękuję.
kocham te wąsy. Co? Kocham te wąsy. Kocham wąsy, kocham wąsy. Otto też je kocha. Skąd masz tego ptaka? To klasowa papuga. Muszę się nią opiekować przez weekend. O. Jak się masz, mały? Na imię... Au! Nie dotykaj go, on tego nie lubi. Nie dotykaj! To on umie mówić? Nie, zapamiętuje zwroty. Czasem powtarza po ludziach. Otto, powiedz super wąs, Jasper. Super wąs, Jasper! Hej! Dobra, jadę po jego karmę moim autem. Mam prawo jazdy. Przez pomyłkę. Dlaczego ciągle to powtarzamy? Właśnie. Ej, no chodź, idziemy uczyć się historii. Co? Jak możemy uczyć się o przeszłości, kiedy w teraźniejszości mamy gadającą papugę i wąsy? Wiesz, tobie też kiedyś może coś wyrośnie. Powinienem sobie zapuścić? Tak. Możesz mieć wąsy jako Henryk Hart i jako niebezpieczny. Ty, gdybym miał wąsy, zostałbym mężczyzną. Aż mam czar. Co? Ej, bądźcie cicho. Dlaczego? Bo nie chcę, żeby weszła tutaj Piper i usłyszała, że Henryk to niebezpieczny. Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Widzicie, właśnie tego chciałam uniknąć.